O, I general jest tu. dołączyłeś, tak? Ja? No pewnie, zobacz, moja piękna, Ulepsz. moje No, piękna piękna dziewczuszko. jesteś, tak, oczywiście. Dobrze, więc witajcie, kochani, Dobrze. bardzo serdecznie. Szeberal z tej strony. Kolejny odcinek z Enshrouded. I idziemy, chłopie, idziemy na tą iglicę? Jak to Idziemy ją chyba na. przenieść? Jak to się przenosi? Nie wiem, jak to się przenosi, bo zobacz, na przykład, jak musiałbyś. Czekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Młot budowlany. Dobra, daj mi młot budowlany. Oj, nie, bandaże mi się przyda. Był w tym. Dobra, i teraz tak, panie kolego. Młot budowlany mam pod. Nie włożyłem go, dobra. Tu na przykład i potrzebowałbym szósteczkę. Opróżnij ekwipunek, aby go podnieść. Czyli musiałbyś opróżnić całą skrzynkę i wtedy dopiero możesz ten. Możesz to O, przenosić. rozcinacz karków mogę ten i łuk łowcy mogę ulepszyć. Ej, Ale dlaczego ty to możesz ulepszać? no bo ja mam te dwie rzeczy. A. Pasek akcji, rozcinacz karków mogę ulepszyć i łuk łowcy. Te Wzmocnij specjalne wyposażenie. te. Właśnie to muszą być jakieś, wiesz, lepsze. Dobra, Dobra. olać. Idziemy na ten. Idziemy, kolego Otwom. sympatyczny. Poczekaj, bo chciałem trochę się rozładować. A nie ma gdzie Dobra. pewnie. No, tak jakby. Czekaj, ale to mogę wywalić. Znaczy nie, nie wywalić. Teraz tak, skóry mogę przerzucić, to mogę przerzucić. Sznurek mam, nie wiem po co. To mogę przerzucić, kości mogę przerzucić. Mam metalowe części. Żeby się powiesić. Czego? Żeby się powiesić, nie? Bo to sznurek jest potrzebny. Kto to w ogóle wymyślił, żeby postawić to? No ciekawe, kto to wymyślił. No jakaś menda Jedną na pewnie. drugą. Pewnie jakaś menda. Czekaj, tap i lecę. Mam wodę, mam żarcie. Dobra, jakiegoś żarcia kawałek mam, jakiegoś woda kawałek mam. Jak będziesz gotowy, to mów. Ja tutaj dorzucam kłody drewna jeszcze, żeby nam się ten robiły. Dobra, możemy iść. Ty, smoła. A po co mi smoła? Smołę też mogę? Dobra, Smoła jest do. dorzucę smołę, zobaczymy, co się stanie. Dobra, idziemy. Czekaj, jeszcze sobie przesunę, jak już ten, to ja sobie przesuwam ten. Przesuwaj, przesuwaj. Ja idę spróbować ten. Do tej iglicy dojść. A właśnie, poczekaj, jak damy mapę. Długogród, to jesteśmy tu bliziutko, tak? Tu co mamy? Pradawna krypta kowal. Ustaw jako punkt. O jest. Ustaw jako punkt. Nie możemy się. Studnia eliksiru. Dlaczego nie możemy się teleportować tam? What the hell? Widocznie nie możemy tam się Ej, ej, teleportować. ej, dobra. Szybka podróż do ostatnio odwiedzonego ołtarza. Bierzemy? No możemy, ale gdzie wylądujemy, myślisz? Tam w tej studni. Studni eliksiru. To O Jezu. A gdzie mamy iść? Aż tam. to było. Dobra. Dobra, nieważne gdzie. Ja już tam lecę. No, no, to polecisz, tak. No, idzie do obozu z powrotem. No ale żem się tepnął. Jezus Ale Maria. się zmienił. Ale czekaj, bo może to jest kwestia, że tak daleko jesteśmy. Dobra, czyli nie ma tu takiego szybkiego pod. Okej. A jakbym obcował z płomieniem, co mi to da? Ulepsz. Ja nie wiem, co to źle brzmi. Aj tam. Spacja, potwierdź. Dobra, nic to nie da, idziemy stąd. Nie wiem, ja idę. Źle się poczułem normalnie, źle się z tym poczułem. Aha, słyszę wilka. No, bo ty już nawet bijesz wilka. I go zabijeś. FM. Dobra. Bęk. 500 metrów w tamtym kierunku. Trzeba coś rozkminić odnośnie tej szybki. Znaczy rozkminić, stary. Zostało nam 5 godzin. 5:40. Plus jeszcze jest praktycznie wieczór. Jeśli chodzi o panie kolego.
Czas grania. Czas grania, no. Także to nie za wiele już tutaj rozkminimy, ale... Idziemy dołem? Nie wiem. Nic się nie zrespiło? Zrespiło się. Nie, no pytam się poważnie. Nie, no zrespiło się normalnie, poważnie ci mówię. Dlatego się pytam poważnie, nie? Idziemy... Ja ci... a może by tamtą stronę nie chodziliśmy? No właśnie dlatego, no, jak najbardziej. Bo wiesz, my cały czas... Oj, pses! Nikt cię woła. Kości srości, dobra, już po wilku. Kości są ważne. Nie wiem, po co nam potrzebne. Dobra, no teoretycznie tam w lewo powinniśmy pójść, ale zobaczmy tędy, wiem, jakbyśmy... Już były potrzebne kości, były do czegoś kości... kości. Teraz to przede wszystkim wiesz, co jest nam potrzebne, nie? Potrzebne są... Tych mechaników znaleźć. Nie, to bym powiedział, że nie jest nam potrzebne. Powiedziałbym bardziej, że jest nam potrzebny metal, żeby wyekspić sobie tutaj super naszą postać, nie? Kawałki metalu. Oj, nie da rady. Resztki metalu z takich skrzyniek, z takich różnych tych trzeba rozwalać. Beczkę rozbiłem i znalazłem, wiesz? Gdzie ty tam polazłeś? Mieliśmy iść do góry. No to właśnie idę do góry. To dlaczego idziesz nie tędy, co... A jak ja tam mam wejść? Ja tam nie wejdę. Skorzystaj normalnie, no wejdź tędy, wskocz. No ja tutaj nie mogę wskoczyć. No, jak? Ty... Normalnie, dwa razy spacja, jak w cyberpunku. No nie, nie, nie dam rady. No normalnie, przecież ja mam taką samą postać jak ty. Tu nie mogę musisz... tam wskoczyć dwa razy. Tu z prawej strony chodź. Gdzie? Bo masz normalnie, tu jest chyba glitch, bo tak nie powinno być. A jak zejdę, to pewnie już nie wejdę. No gdzie? No ja tu nic nie mogę zrobić. Patrz. Ja tu, od tej strony, tu. Gdzie ty jesteś? Tu, tu, no tu, jestem, tu. No. Tu od tej strony i skakaj. O! No. Nie powinno tak chyba być, ale... Nie, bo... Dobrze, bo tutaj będą te, widzisz, kawałki metalu. Mhm. Dobra. Były. No to okej, okay. Ja ci wierzę. To nie wierzę. Przynajmniej ter... dziwnie mi za ten. Mgła. Jakoś fajna. Ale go za ten zatłukłem. Chowałem cię, uważaj, bo to są czerwone te beczki. Och, te cholerne beczki. To szkło chłodzące. Te zło chodzące. Czekaj, zaraz zobacz. Podnieście? Nie, nie potrzebuję. Po prostu sobie rozwaliłem wszystko, co tutaj... Ty, te beczki nie są takie złe. Kłody drewna, o, woda... Kurde, ktoś strzela do mnie, jakiś ten. Uważaj. Uważaj. Podniesiesz mnie najwyżej. Ale ja chcę co innego zrobić. Nie, bo ja się z jakimś panem biłem, a ty mnie tutaj zaraz dobijesz. Dobra, już jest git. Ale pięknie poszło. Ja tu się biję ze wszystkim, a on pięknie poszło. No bo to tak samo jak z tym twoim wilkiem, że ubiłeś wilka. Kurde, i co? Wiesz co ja zrobiłem? Nie wiem. Całą amunicję do łuku zostawiłem w tym. No to mogę ci dać trochę. A masz strzały? Mam. Wymaga... A masz wytrych przy sobie? Mam wytrych. To hono na górę. Ale czekaj, muszę znaleźć, gdzie się strzały robi. Nie rzucać, Argonia, wchodź się z tą nową przesyłką. A gdzie się robi strzały? W ekwipunku. Nie mam. Gdzie ty masz? Co mam ci tam zrobić? Ja stoję tu w miejscu, gdzie potrzebny jest ten. Czekaj. Obchodź się ostrożnie z tą nową przesyłką, nie wygłupiaj się, nie stać mi na latanie. Okej. Okay, nie chcę. Escape. Mam wytrych, ale w skrzynce. Weź, dobra. Czekaj, może mogę zrobić i... Wytrych. Normalnie, noob. Podoba mi się ta moja azjatycka postać, bez kitu. Jeszcze fajnie tak wygląda, oczy mu pasują do tego hełmu.
I... Ale tak, ja mam wytrych, tylko nie mam w tym. No tak, to ja też mam. No mam, tylko nie tu miałem. To dobrze, to jak zrobisz, to sobie tam ogarnij to. No już, otworzyłem. No i co tam masz? Mikstura zdrowia. To bardzo i fajne 27 jest. 27 strzał? Nie, 27 strzał to ode mnie dostałeś. Bo ten, bo ci dałem. Drewnianych. Chyba, że dostałeś faktycznie strzały. Nie wiem, strzał mam 62 już. O, no to jeszcze tak, to dostałeś. Uuu, hono stary. Czekaj, bo ja muszę zobaczyć, czy mam ten. Co ty musisz zobaczyć? 62 strzały. Sprawdzam, czy mam te strzały, bo to jest gra. Gdzie ty w ogóle jesteś? Gdzie ty już polazłeś? Normalnie, tutaj. Czekaj, to w ogóle, to mi nie jest potrzebne na razie. To sobie damy tak, to też mi nie jest potrzebne. Może o, na przykład... O, grzybek mi pokazujesz? Nie, zobacz to, jaki widok jest tam. Jaki fajny ray tracing, a później się dziwić, że to jest mało FPS-ów. No ale ludzie narzekają na ten, na... Znaczy ja wiem, że ludzie ogólnie narzekają, ale narzekają na optymalizację. Ale dobra, to ale nie ma co... Tutaj mają rację, ja wcale nie mówię, że nie. No, tak, ale wiesz, to biorąc pod uwagę fakt, słuchaj, że... Dobry teraz sprzęt mocny i jak ci chodzi w 40 FPS-ach, no to teraz pomyśl, co ludzie mają starsze kompet. Nie jest jakaś grafika nie wiadomo jaka, żeby... Mhm. Tak przynajmniej tak mi się wydaje, nie? Mhm. Nadążasz? Dziadzia? Nie. Nie. O, i z górki na pazurki, jakie lubię. Sanki, sanki trzeba wyjąć, zjechać. Nie, nie ma. Znaczy nie wiadomo, czy są sanki. Może i będą, a tu mamy jakąś chatę. Czekaj, bo coś czuję, że tu się przyda łuk. Tam coś... Łuk? Nowe miejsce i dodała markery. Fajne, fantastycznie. Przestań! Myślisz, że nie... Widziałeś? Jaką dziurę zrobił? Dziurę wywaliłem. Nie, ale już słyszałem, że nie trafiłeś. Wytrycha nie ma. No nie gadaj. Trzeba zrobić. Czekaj, ja zrobię. Możesz zrobić? Nie. Dlaczego nie, co, nie umiesz wytrychów robić? Nie. Dobra, już znalazłem bez wytrycha. Ja jak nie ja patrzę... zrobiłem wytrych teraz? Pierścień zdrowia! To tu pierścienie można mieć, stary. Gdzie masz ten pierścień? No, to ja mam, nie ty. Przecież to nie ma wspólnego. Ale ja też chcę. To sobie wyposaż. Mhm. Ja idę na dół, jest jak tutaj coś. Jezu, tu jest ten. Co jest? Wodę. Wodę masz? No to dobrze, fantastycznie. I co jest na dole jeszcze? Kartka jest. W zdrowiu i w chorobie. Mhm. Pierścionek mi zarąbał, świnia. Ognisko ukradłem. I trup tu jest. Nie, wszystko, ten system rozwalania tutaj to mnie ten. Jolanda to mnie rozpierdziela. Dobra, nie ma nic tutaj. Pierścionek mi ukradłeś. Próbuję drzwi rozwalić. Dobra, nie ma sensu, wejdę górą jak... Ognisko znalazłem. Tak? Ognisko, no. Jak ten system dnia i nocy, piękny. Ale dobrze, dobrze, czekaj, 300 metrów w tamtym kierunku, spiki. Rockmoor! Tędy nie przejdziemy. A tam nie przejdziemy, co nie przejdziemy? W deforestie nie takie rzeczy się robi. O kurde, no przejdziemy normalnie, tylko... Ale to my już tu byliśmy. Nie. Nie, bo zbliżamy się cały... Dalej trzeba zejść. Bo tu, ja tu specjalnie tę dziurę zrobiłem, żeby... No i co ci to da? No zobacz. No i co, zabije się? Zginę.
O, oh, fuck! Uważaj, bo on jest strasznie mocny, ja sobie leżę. Dobra, ubiłem go. Chodź mnie podnieś, podnieś mnie! Podnieś, bo ja jestem lepszy od ciebie, ale widzisz, upadłem sobie. Czekaj, bo muszę go zlutować, bo tam coś fajnego będzie. Biegł się! Resztki metalu, dobra. Co za... No co, resztki metalu są bardzo ważne. Chciałem być, żeby po to przechodzić tutaj. No dobrze, dobrze. No mamy przynajmniej twoją tom na twój hełm. Teraz na twoją klatę zbieramy. Chyba potrzebujemy tak, na hełm jeden... Nie, czekaj, dwie cząstki metalu plus... Nie wiem, dobra, nie pamiętam. Ale nie wywaliło całej dziury. Myślałem, że wywali całą tą. Dobra, wiecie co? Muszę tego, ten cholerny wytwarzanie, gdzie jest ten wytrych. Resztki metalu. Szkoda ty! Z resztek metalu robisz cholera wytrych. Nie opłaca się. Bo to lepiej już sobie uzbierać na ten. Dobra, tędy nie idziemy. O, tam na... jest jeszcze jeden. Ten duży? Nie wiem. To zluruj go. Zlurować go? Tak. Gdzie on jest? Kurde, trafiłem w ten. Gdzie ty go widzisz? Co ty masz? Jakiś ray tracing lepszy. A, tam! Dobra, faktycznie. Ej, ty w ogóle nie rusza się, patrz, a... teraz to taktycznie go wzięliśmy, człowieku. Uważaj, następny! To mocniejszy jakiś? Nie wiem, ale jak mi piznął... Czemu to tak strzela? Nie wiem co ja zrobiłem, ale go chyba wysadziłem, stary. O, nie wiem! Nie wiem co ja zrobiłem teraz, stary, nie wiem. Ej, czekaj, bo tu się coś świeci. Jak się coś świeci, to jest dobrze. Bo gdzie ci się świeci? Łup, łup. Masz jakiś lepszy ray tracing. Otwórz, dobra, w końcu skrył. I znowu wszystko co najlepsze mi zabrał. Nieprawda. No. Człowieku, a to ja wszystko na potrzeby filmu. Dobra, to tak, to... Dobra. To ci podaruję. Wytrysk znalazłem. Co znalazłeś? Nie się wchodzisz, nie? Jakie to było złe. Ty, musiała być jakaś pułapka. Chodź tutaj, podnieś mnie, bo ja ty nie żyjesz? Daj mi się ogarnąć. No, ja tu jakaś pułapka była. Podnosiłem coś, znalazłem ten. Jaki ty jesteś? I powiedział w powietrze. No, czekaj, dotarliśmy do Rookmur. Cicho, bo tutaj coś mogłem złupić. Jeszcze mogę złupić. Dobra, i teraz kostur starszyzny. Magiczny kostur, no dobra, to weźmy to. Coś kogoś słyszę, ale... No, tu jest jakiś pan. Dasz sobie radę? Ty, no to tak o, tutaj sobie stąd biję. Widziałeś, jak ja go taktycznie podszedłem już? Ha! Panie, tak dobra. To zrobić. To ty sobie taktycznie tutaj walcz, a ja tutaj jeszcze patrzę. Spadaj! Resztki metalu, pięknie. O. Co? Coś wybuchło. Nie, to ja tutaj się rozpierdzielam, wiesz? Nie wiem, czy nie lepiej będzie tędy do dołem pójść, ale okej. Okay. Ty, ja jakąś jaskinię znalazłem. Nie wiem, ciemno to jak głupio murzyna. Przepraszam, afroamerykanina. Kurde, no nie, no to jest jaskinia, serio? Nie, dziura została po jakiejś skrzynce. No. No i będziesz teraz wszystko wybuchał, pokazałem mu, że tak można. Ale no raczej. Nie, czekaj, patrz. Rozwalaj to. Weź. Bo tu jakiś... Dobra, kłody drewna, jakieś inne pierdoły. Resztki metalu. Ktoś tu stęka. Tak, też to słyszałem.
Może to ja. Tutaj coś jest. O kurde, tutaj coś jest. Gdzie on? A co to za światło? Skąd ty światło? Aha, bo dzień się... Dzień się zrobił, jakie światło. No dobra, bo nie przywykłem. Ej, znowu jakaś piczka. Co jest? Skąd to mnie strzeli? Co to mnie strzeliło? Nie wiem. No, tu jest jakaś pułapka, stary. Dobra, wchodzę na górę, bo mnie to irytuje. No słyszę normalnie, że tu stęka ktoś. No ja też słyszę, że stęka, ale gdzie on jest? A, jest za tobą. Oj, ty jest tych tutaj trzech. Ja już nie żyję, ja już umarłem. Na umarcie umarłem. Nie podniesiesz mnie. To jest trzech, to szybko biegają. Jeden jest jak asasyn. O Jezu, nie, jeszcze ten. Jeszcze w wilku przyleciał. Tam trzeba było stać na tym dachu. Jest koło ciebie, zabij go. Pięciu. Nie żyjesz? Demet, no tak jakoś śmiesz. Dobra, to ja się odradzam. Źle to taktycznie zrobiłem. Jezu, znowu jestem przy tobie. Na zdrowie. Nie gadaj, że my tutaj jesteśmy. No dobra, tak, no ja. Nie. Jaki shit. Czekaj, muszę się teraz... Zdrówka. Rozładować trzeba, no. Ja tutaj dużo nie mam, to mogę tu. Ten łuk to trzeba wypierdzielić. Dlaczego to nie mogę wypierdzielić? Ale ja w ogóle nie mam tych. Metalowe części. Mi zniknęło coś z tego. Z plecaka dużo. Mhm. No bo tam trzeba zebrać to. Dobra. Metalowe części, inne pierdoły i nie mam tego. To co w ekwipunku zostało, ale w tym to nie. Dobra, to mięso. Katalizowane leczenie. Aha, to że się leczę. Lodowy piorun. Wszystko mi niepotrzebne. No to prawda, to prawda. Czekaj. Tam trzeba iść z powrotem. No tak, to zdecydowanie. Usuń. Ognisko. Poziom pierwszy odpoczynek. Grillowany czerwony grzyb. To mi też nie jest potrzebne, a to? Kłody drewna, dobra. No nic, no dobra, idziemy dalej tam. A co to za czerwony znacznik mi się... Aha, nagrobki. Nagrobki, no. A, nagrobki. Dobra, to robimy szybkie cięcie i wracamy jak ten, jak będziemy już na miejscu. Jak Szewi odżyje, bo... Tak. Zabił mnie. Do środka? Normalnie. O, gość się zbadził. Dobra, wracamy. Gonił mnie, uwaga! No jak? Jeśli ich tu jest, ja już nie wiem, gdzie mam uciekać. O, stary, no czterech, serio! No. I jeszcze ten zas... Ach, god damn it. I wszyscy za mną poszli. Żyjesz? Ledwo. No i nie mam staminy. Rzucaj w nich. Nie mogę, bo się wpadłem, gdzieś się zbugowałem. Kurde. Mam ci zrobić screena, jak wyglądam? Dobra. To trzeba spierdzielać stąd. Ja się, nie ma co. Ja nie mogę się ruszyć. Nie... Ale przy tobie nikt... Dobrze, przy tobie przynajmniej nikogo nie ma. To ja ich odciągnę. Pozabijam ich po ten. Ja się nie mogę ruszyć. Ja jestem zbugowany między jakąś szafą a murem i powietrzu i się kręcę w kółko tylko. Nic więcej nie mogę zrobić. Dobrze, zabiją cię, to ja cię wstrzeszę. Tylko najpierw muszę sam przeżyć. Oni do mnie nie dojdą. A założymy o, się, dobra, że... udało mi się zejść. Puh. Dobra, teraz tak.
Przeżyłeś? No, i mam taktyczną pozycję. Dobra, jeden nie żyje. Znaczy ogólnie to już dwóch nie żyje. Dobra, teraz tak, teraz następny. Teraz... Ja nie żyję, trupie tam tu mam. No to czekaj, leż tam. Okay. Nie wiem, czy oni... To na razie, panowie, nie? No, cześć. No, drugi nie żyje. Się zabugowałem, za tego spadłem na nich. Co za... Dobra, to było. Inny gracz może cię wskrzesić. O, dostajesz się. O, nie! Uciekaj, uciekaj! No, kurde! No! Uciekaj, uciekaj, bo jeszcze żyjesz. Nie idź tutaj za bardzo do mnie. Dobra, no tutaj jest. Też ich jest. Żyjesz? Tak! Dobra, teraz tak, ten nie żyje. Ilu jest koło ciebie? Ty, ja nie widzę nikogo, ale oni się tu zaraz znajdują nie wiadomo skąd. Ty, a ja mam ogólnie to jakby trochę większe życie, nie? I ja nie wiem... Wiem, takie jakby podzielone na jakieś takie, no. Tutaj, nie? Dobra, ja tego... Tak... Ale dlaczego to nie? Uważaj, bo tam jest VIP. No właśnie, go bije, leje. Dobra, trzeci ja punkt umiejętności. Na samym wejściu, możesz się skradać do mnie. Mhm. To może cię nie zobaczą. Bo oni gdzieś tutaj wylatują za tych płotów. Mhm. Tu, o, tu za płotem zaraz stoi jeden. Najpierw cię wskrzeszę. Ja muszę się odsunąć stąd. Nie ma ich? No ja tu nikogo nie widzę. To dobrze, on jest zaraz za płotem. A, jest tutaj, dobra, to ja go zaraz od tyłu wezmę. O, dobra, już go nie wezmę. Bijesz się z kimś? Tak. Już. Okej, okay, no udało się. Czekaj, muszę coś zjeść, bo ja go czopałem jeszcze. Mhm. Nieźle. Sporo... O, kula wybuchowa, bardzo dobrze, bo to się przyda. Dobrze. Pierdoły jakieś? Jakieś... Ja jakiś pierdół też różnych mam, ale nie wiem, czy ja twojego nie zebrałem na kropkę przypadkiem. Pewnie tak, ale to olać to, bo to i tak chodzi tak, tylko o ten. Tak, ale chodzi tak, drogi... mój, nie? Może tak, no nie wiem. Jeszcze z tym, nieważne. Dobra, trzeba tutaj iść, bo tutaj coś mieliśmy... Ja tam znalazłem dziurę w ziemi, wiesz? 250 metrów. Tu jest jeszcze jeden. No, na górze. Nie! Przy drzwiach! Masz ty, chamie, ty! A widziałeś, jak fajnie się ten złożył? Zebrałeś... Zebrałeś Wydaje go? Mi się, że tam... Tak, tak. Wydaje mi się, że tam na górze jeszcze gościu jest, ale... Nie, dobra, już tam nie żyje. Tam dalej, jak tam pójdziemy, to tam też będą goście, bo tam też mnie gonili. No to dobrze, to chodź, bo mamy 250 metrów do miejsca ja docelowego. A ja tam piwnicę jedną znalazłem, nie sprawdzimy tej piwnicy? No dobra, idę. Ale dobra, idziemy na razie na górę. Pierścień nieskończonego życia. Znowu? No. Drugi? Nie jestem pewny. Halo. Siema. Cześć. Ponownie, cześć. Ale Tomahawk. Co? No nic, no Tomahawka mam. Żywica, gałązki, grzybnia, podarta tkanina, gwoździe mam. Splogawiony burzowy osiłek głowa. Dalej w to gracie? No. No. Fajne to jest. I nawet nagrywamy, więc jesteś na odcinku. A to ja już było miło, do widzenia, nie przeszkadzam. Ale nie przeszkadzasz, tylko żebyś wiedział, nie? Dobra. Tu coś jest? Nie. Nie wiem. Tu jest, szukaj. A, dobra. Gdzie jest ta jaskinia? Co? No. Chodź,
piwnica, ale to tam gdzie ja się zbugowałem też nie, to jest ten domek, w tym domku. Tam po lewej. W tym domku. Tu. Tutaj gdzieś? Nie pamiętam dokładnie. Nie, tutaj nie ma. Nie. Czy tutaj gdzieś? O, jest tutaj. Chodź. A ja tutaj zawisłem przy tej dziurze, między tą dziurą a tymi, nie mogłem się ruszyć. Mhm. Dobra, ja walczę, ty oświetlasz. No, dlatego zapalimy. Dobra, nie ma. Ale duże. Dobra, nic tu nie ma. No, ale była piwnica. Znalazłem? Znalazłem. No, znalazłeś. No. A ty teraz... widziałeś tą, w to grałeś, nie? Słucham? Też to chwilę grałeś. Tak. Jechałem. Zaszłem do podziemia. Chciałem dodać się o bazę. Nie mogłem postawić. Dlaczego? Tam trzeba było ten postawić. Płomień. Olimpijski. No. No tak, tak, tak. Tylko ja tam postawiłem ognisko wcześniej troszeczkę. Żebym mógł ugotować michę jakąś. No i wszystko pięknie ładnie, ale... Kurka wodna, no już dalej... Nie wiem, coś tam nie... Coś nie pykło, nie chciało. Myślę, ach, cholera. Za stary są na takie gry. Nie, fajno. Mi się podoba. Przynajmniej ten początek jako tako mi się spodobało. Dobra, tej iglice to pewnie to, co wystaje. Albo nie, bo gdzieś tam część. Ten, co jakiś topór se znalazł. Ojejku. Tomahawk niebieski. A ja myślałem, że ty jakiś śmigłowiec Tomahawka znalazłeś, a ty... Topór. Nie, nie. Tomahawk normalnie taki ten. Teraz jestem otulony. Ja też, coś mnie tuli. Tuli mnie w końcu. Tomek mnie nie chce tulić, to mnie to tulią tutaj w grze. Ja jeszcze raz powtarzam. Ja nie wiem, czy tutaj... w płci przeciwnej, nie tak jak wy, w tej samej. I nie wytniesz tego, nie uda ci się to wyciąć. Ale ja nic nie wycinam, pamiętaj, ja nic nie wycinam. I niech tak zostanie. To jest pewnie 140 metrów, ale ja tu nie widzę, jak tutaj można wyjść stąd. Normalnie. Nie wiem, czy nie będzie potrzebne... Co tu się tak świeci, stary? Nie wiem. Studnia eliksiru. No i elegancko. Lej. Nie wiem, czy tu jest gdzieś na górze. Dobra, już. 86. Trzeba gdzieś na górę. Dobra, no to może zaraz gdzieś tu będzie opcja. 80, no to jest chyba... Jest nad nami, proszę ciebie. Musimy stąd wyjść, cofnąć się, albo iść do przodu i cofnąć się. Idę do przodu. Idę do przodu, zobaczę, gdzie dojdę. Tak jest, nie cofaj się. Idź do przodu. Aby z tej mgły wyjść głupiej, bo... Tam widzę delikatnie takie do góry ten podejście. Tam za to choinko, nie? No. Choinka, dobra, wiemy, o co chodzi. Ale ta mgła też podchodzi do góry. Dobra. O. Ty, on mnie nachita. No bo to jest piąty poziom. Jest dwóch. Nie powinno nas tu być. Dobrze. I tym miłym akcentem zakończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że się... Ja pierdzielę, jeszcze tutaj tą iglicę będzie trzeba. Mam nadzieję, że się podobało. W sensie nawet nie iglicę. Chodzi o to, że całość... Mam nadzieję, że broń nie... Dobra. Okej. Plecak. No, te najważniejsze rzeczy tak. Mhm. A tak się cieszyłeś, że nie giną. A to co to jest? Eliksir. Czas trwania, to nie ma... Zwiększa twoje obrażenie o 30%. Skraca twój maksymalny czas przebywania w mgle o minutę. No to nie, no to jest bez sensu. Dobra, okej, no musimy tam przejść. No, co ja poradzę? Ale to już zrobimy poza odcinkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie... podwójny skok może? To też nie. Zostawiam łapeczkę w górę, proszę. To też nie. Twoja kondycja zostanie zwiększona 2 punkty. Dobra, bierzemy to. Okej, teraz będzie git.
Zapraszam też na inne serie na moim kanale. I tyle. Chcesz coś z Piki powiedzieć? Tak. Na razie trzymajcie się, hej. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.